Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku pod naporem Waszych próśb w końcu doczekaliście się tego wspaniałego, cudownego odcinka, w którym będziemy całym składem, oprócz dwóch osób, podglądać Adama i Mariusza przez calutką, calutką, calutką noc. Tak dokładnie zamontowaliśmy już u nich ukryte kamery, zaraz pokażę Wam w jakim miejscu, jak to wszystko będzie przebiegać. Co się dzieje? Muszę po ochronę zadzwonić. Zaraz, ja film nagrywam. Dobra, zadzwoń po ochronę. Film nagrywam. Zadzwonisz, proszę. Nie, nie, zadzwonię, wyjdź stąd, film nagrywam. Dobra, wyjdź stąd. Po ochronę, bo wyszła taka sytuacja, że... Dobrze, wyjdź stąd. Wszedł. Jakiś gówniarz znowu, dobra, wyjdź. Wyjdź, powiedziałem wyjdź, nagrywam film. Dobrze, zadzwoń, proszę cię. Wyjdź, na razie wyjdź, nagrywam film. Jeżeli ty jesteś nowy, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Nie zwracaj na niego uwagi, jak na razie nie zwracajmy po prostu na niego uwagi. Kamery są już podpięte, czekamy na wieczór i zaczynamy naszą zabawę. Będzie cudownie w dzisiejszym odcinku, także o, co tam będzie się działo. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. No teraz mów, Mariusz, bo nagrywałem film, przerywasz mi. Toni by wszedł na teren, wtargnął, tak? Włamał się? Przez przypadek kliknąłem na tym, na ekraniku, tam im się brama otworzyła. Czyli wpuściłeś kogoś? No przez przypadkowo, no. Ale ktoś tu wszedł, idzie? Czy o co chodzi? No, jest pod drzwiami. Po, tu? Tak, przepraszam, ale to przez przypadek, no. No chyba sobie jaja robisz. No nie, serio. Kto? Kolega, no. Po co tutaj stoi? W ogóle czemu tutaj przyszedł w bramę? To ten Arab? Pod domu. No tak. Ty go tu zaprosiłeś? Nie, nawet nie zapraszałem. No to jak nawet nie lubię przez przypadek. Ale to tam brama otworzył. Brama przez przypadek mi się otworzyła. Przez przypadek się brama otworzyła. Się sami... Ale po co ten Arab tu przyjechał? Nie wiem, ja go nie lubię i on jest głupi. Nie wiem, po co on tu przyjechał. Nie wiem, na co on liczy. Ale nie musisz się natłumaczyć, czy go lubisz, czy nie lubisz. Po prostu po co on. Ale ja się nie tłumaczę. I tak przez przypadek nagle mu brama otworzyłeś. Przez przypadek mi się nie... Dobra, ja idę z nim pogadać. Zostańcie. Idę z nim pogadać. Po co tu przyjechałeś? Dlaczego wtargnąłeś na mój teren? Ja do Mariusza tu przyjechałem specjalnie. 100 km z Warszawy przyjechałem specjalnie do Mariusza. Ja go kocham i muszę z nim porozmawiać. Czy słucham? Muszę go mieć. On jest mój. Możemy porozmawiać, kamerzysta, na chwilę? Na sekundę? Proszę. Dobra, mów na spokojnie, o co chodzi. Dobra, na spokojnie. Słuchaj, generalnie Mariusz mi obiecał wielką miłość, dużo pieniędzy, wszystko, życie w tym domu. Wspaniałe życie ze mną, we dwoje tylko. A teraz co? Co się dzieje? Ja nie wiem. Ja tu specjalnie dla niego przyjechałem. Moje życie po prostu straciło sens w tym momencie. I nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. No to jest ostatnie posunięcie, jakie mi przyszło do głowy w ogóle. Ja nie wiem. Jezu Chryste, typie! Ja rozumiem, znaczy nie rozumiem waszych przepychanych miłosnych. Nie wiem, czy Mariusz jest gejem, czy tylko udawał geja. No, mi mówił, że mnie kocha, no. Ja go też kocham. I co? I co? On myślał, że mnie oszuka i co dalej? Ale dlaczego tu przyjeżdżasz? To chyba powinien sobie... Dla niego. Ale chyba sobie powinieneś z nim wyjaśnić prywatnie sprawę, tak? A nie, że ale przyjeżdżasz tutaj. W ogóle nie odbiera ode mnie telefonów, zablokował mnie wszędzie. No nie wiem, no. Mariusz! Kocham cię! Chodź tu! Co ty w ogóle gadasz, ty pieny? Dobra, zostaw! Kurde, zostaw mnie! Dobra, zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Adam, zostaw go! Weź go, kamerzysta, weź go ode mnie! Tak nagle. Co ty chcesz w ogóle? Co ty przychodzisz pod dom i czego znowu oczekujesz? Dobra, ja nie po ciebie nie dosiłem, co przyjechałem. Mariusza na hajsa, teraz co, znowu próbujesz coś? No to właśnie o mnie oszukał teraz w tym a, momencie, on cię rozumiesz? Oszukał, tak? Dobra, zostaw mnie, idź, weź kamerzysta go! Ale dziwny pojawia się nagle w takich momentach, na fejmie też się pojawił tak znikąd po prostu. Dobra, typie! Wszystko nagrałeś, tak? Widziałeś, co za mną zrobił, tak? Jaki agresywny, rzuca się. Ale co agresywny, ty przychodzisz sobie na teren tak o znikąd po prostu. To jest nagrane, dobrze, to z Mariuszem też było nagrane, jak mnie oszukał. Wszystko jest nagrane. Ale na co cię oszukał niby? Na wielką miłość, na życie. Dobra, ja nie mogę tego słuchać, ja nie mogę tego słuchać. No to idź po prostu, zawołaj Mariusza najlepiej. Ale ja nikogo nie będę wołał. Czy nie za kamerzysta, gdzie jest Mariusz? Tam masz bramę i tam możesz sobie wyjść. Ale typie, typie, to jest obrzydliwe, co mówisz. Ty jesteś obrzydliwy. Gówno mi obchodzi wasz zwi... Mariusz mi naobiecywał, to teraz niech płaci za swoje słowa. Ale Mariusz sobie z ciebie jaja robił. Nie interesuje mnie to, zniszczył mi życie przez te swoje słowa. Idźcie lepiej po niego, niech to sam wyjaśni, a nie tutaj mówicie za niego. Ty to czaisz? Dobrze, ja przyprowadzę Mariusza, niech ci powie... ci powie to w twarz. Mariusz! Dobra, spokojnie, nie dotykaj go, nie dotykaj go, nie dotykaj go. Ja chcę wyjaśnić, posłuchaj, cisza. Macie
Dwie minuty, wyjaśnijcie sobie sprawę, dobra, raz a porządnie. Dwie minuty. To powiedz mi, co o co chodzi? Co ty chcesz ode mnie? Powiedziałeś mi, obiecałeś tutaj wielką miłość, wspólne życie w tym domu dużym. O co ci chodzi? Który pierdzielisz? Gówno masz, gołodupcu. Ja zarobię pieniądze dla ciebie specjalnie. Naprawdę, ja jestem w stanie zarobić tyle, ile na oczy nigdy nie widziałeś. Ja ci kupię Ferrari, Lambo, co chcesz, 10 takich domów. Jak ty byś zarobił? Ja ci obiecuję. Ty jesteś typie nienormalny. Ty jesteś nienormalny. Ja wszystko tutaj odpracuję, zarobię i... Ale idź stąd! Jezu, nikt się trupa... Obiecałeś mi, tak? Ja naprawdę jestem tolerancyjny, Kamuś też jest tolerancyjny, ale to jest przesada. Dlaczego się wtrącasz w ogóle? To jest przesada. On sobie z ciebie jaja robił, a ty... Ale co, zazdrosny jesteś? Nie, właśnie. My jesteśmy po prostu tolerancyjni. No to odejdź po prostu. Dlaczego się wtrącasz nie swoje sprawy? Ale to ty przychodzisz, on sobie z ciebie jaja robił. Ja przyszedłem tutaj specjalnie... Ale tego ty typie nie rozumiesz. Mariusz nie jest gejem. Chyba nie jest gejem, przecież przespaliśmy ze sobą. Co ty w ogóle gadasz sobie? Dobrze, nie kłam tutaj, wszyscy już dobrze wiedzą. Co ty za głupoty w ogóle? Co? To jest prawda? Masz to na tamtym filmie wszystko. Widziałeś, co się działo, tak? To prawda, ale to... Ty jesteś chory, tak, na dobrze, pewno. Nie kłam. Ja myślałem, że wy się wykąpaliście razem. Dobra, Znowu kłamie. Cały czas kłamie. Idź stąd, a ja specjalnie niszczysz mi życie. Kto ci uwierzy w takie rzeczy? Wszystko jest nagrane przede wszystkim i zniszczyłeś mi życie. Jesteś z tego zadowolony? Dumny jesteś z siebie? Stary, to jest typowy pies na babę, a ty będziesz mówił, że dobra, to jest ty się nie wtrącaj, bo nawet to za głupoty w ogóle. Co innego mi mówi, co innego. Dobra, weekend z Adamem. Dobra, w każdym razie nie chcę z tobą być, tyle. Idź stąd. Nie, idź stąd. Dobra, idź stąd. Dobra, wyprowadź go. Wejdź stąd. Dobra, wypad. Gówno masz gołodupcu i się do mnie nie odzywaj nawet. Dobra, to jest prawda, co on gadał? Ty jesteś chory jakiś. Słyszałaś to, Karina? Że oni się przespali razem? No ten Arab i Mariusz. Dobra, wy jesteście chorzy, nie róbcie sobie już żartów, bo ci widzowie naprawdę sobie pomyślą o mnie, cholera wie co. Ale chyba załagodziłeś sytuację, tak? Znaczy, wyrzuciłem go, z typem się nie da w ogóle dogadać. W sensie cały czas jest nastawiony tak, że musi być z Mariuszem i tyle, no. Powiedział, że jakiś biznes otworzy i że będą bogaci, no. Aha. No to dobrze, no wspólną przyszłość planuję. Ale co na to Adam? Co jest, Karinka? Podobno jakiegoś kebaba tutaj w okolicy otworzyli. W sensie? No, normalnie kebaba, jedzenie... Tu kebaba? Tak, no przecież tutaj nic nie ma w promieniu, nie wiem, 20 km. No właśnie! Otworzyli, dlatego będą nam dowozić, w końcu będziemy mieli co jeść dobrego. Ale tu? No tutaj, no kebaba, no. Trzeba go znaleźć, koniecznie. Muszę no, spróbować. Naprawdę kebaba tu otworzyli? No kebaba, no jedzenie, frytki, kebab, rolo. My zawsze przeżyjemy rolo. Ale Karina, bez kitu ci mówi, bo bez kitu gdzieś otworzyli kebaba. Też o tym słyszałaś, tak? No. Ale kiedy otworzyli? Ale że jest kebab, no co ty się nas wypytujesz? A kiedy się o tym dowiedziałyście? Ja dzisiaj. Ja też dzisiaj. Ty słyszysz kebaba jakiegoś otworzyli tutaj? Gdzie, na wiosnę kebaba? No dzisiaj tam kolację jemy. No to ja też jestem w szoku, że tutaj kebaba otworzyli. Ale w sumie to spoko, bo przydało mi się coś takiego. No ja chętnie pojadę na tego kebsa. Ale gdzie? No nie wiem, to będziemy się zapytać, kto będzie przechodził. Ale no bez kity to jest tylko kawałeczek, więc myślę, że nie ukryje się. Ale ta na pewno jest. Ale świnka je, tak? Dlaczego on je, a my nie jemy? No bo... Coś, na kebaba. Na kebaba? No znajdziemy tego kebaba. No dobra, proszę, a co nie zrobisz obiadu? No nie będę robić obiadu, skoro jest kebab w okolicy. No dobra, no to chodź. Karina, od kiedy ty chcesz auto prowadzić? Ty w ogóle, dlaczego masz kierownicę krzywo? No bo po prostu chcę na tego kebaba jechać, a ja widzę, że ty jesteś niechętny. A ty nie umiesz prowadzić, umiesz w ogóle włączyć to auto? Tak. No raczej chyba nie umiesz. I co? Dlaczego tu używasz dwóch nóg w automacie? A jak teraz puszczę, to zgaśnie? Nie, a wiesz jak w ogóle bieg zmienić? To się nie zmienia biegu, tylko się naciska. A trzeba ten parking wyłączyć. Wiesz jak? Nie tak. Ty jesteś dobrym kierowcą, tak? Daj mi szansę. Masz po lewej stronie parking. To jest twój teren. Po lewej stronie masz parking. Używasz tylko jednej nogi, tu nie masz sprzęgła. Ja pierdziele. Dobra, może ja się pomodlę, żeby się nie zabić. Jedziemy na tego kebaba. Mam nadzieję, że będzie dobry. Jeździmy po całej wsi i nie ma żadnego kebaba, tak jak ci mówiłem. Jeszcze tam prosto pojedziemy i będziemy do domu wracać. Jestem zła na to, że nie ma. No ale no to... Ale Wiolka też słyszała, że jest. No mówiłem ci, że nie ma od razu. I nie wiem, kurde, czy to jest... Taką ochotę miałam. No dobrze, w drugą stronę ty już wrócisz. Bo ja już nie chcę, już nie ma tego kebaba. Nie trzeba się spieszyć. Chyba na odwrót, ja powinienem prowadzić, jakbyśmy się spieszyli. No właśnie nie, bo ty jesteś rozsądnym kierowcą. Ja? Oczywiście żartowałam z tym rozsądnym kierowcą. Nawet kamery nie...
nie mogę utrzymać. Oj, tam nie przesadzaj. Mówiłem ci, nie ma żadnych kebabów tutaj. Na pewno, powinien być. To nas oszukali wszyscy. What the fuck? No mówiłam ci, że jest kebab. Toś to ten Arab. Co jest do cholery? Znowu tu nagrywasz, no jajku, no. Chciał, żebym zarobił pieniądze, no to trzeba jakoś biznes otworzyć. Specjalnie dla Mariusza tutaj zarabiam pieniądze teraz, a wy mnie nagrywacie. O co? A dlaczego otworzyłeś mi pod bramą kebaba? Ty masz w ogóle prawo w ogóle takie coś zrobić? Nie masz prawa czegoś takiego zrobić, dlaczego otworzyłeś mi kebaba? Masz papiery na to, że nie mogę? Nie mogę? Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? No nie wiem, jesteś pod moją bramą. Dobra, no przecież przynajmniej jedzenie będzie pod nosem. Nie jestem na posesji, to mogę robić co chcę, tak? Do widzenia, dziękuję. Że co? Jedzenie będzie pod nosem. No, będzie smacznie, tanio, zdrowo. A co ty masz? Mały 9,50, duży 10 zł, tanie i zdrowe? Co ty pieprzysz, typie? I ty na tym chcesz zarobić? Nie wiem, ten typ ma coś z głową, nie? A ty jeszcze chcesz u niego jeść. A jak za trutę da? Ty daj, ty zjesz. Ja tego nie zjem. Viola na pewno zje. A jak Violi będzie smakował, smacznie. To ja też się spróbuję. Ale ten typ jest chory. Ten typ jest zakochany w Mariuszu, nie czaisz tego? No co, chcesz kebaba zrobić ci? Mały czy duży? No chyba jesteś niepoważna, że to kupisz. No kupię. To co, jakiego? No, a to jaki to jest, który robisz? Jest mały czy duży? To jest duży. To jest duży kebab, tak? Tak, to jest duży. To jest duży kebab według ciebie. To jest duży, tak. Ty jesteś chyba niepoważny. Złoty poproszę, trzymaj, proszę. Dziękuję, dziękuję. O, już dyszka, dyszka zarobiona, dobrze. Może ty też chcesz? Polecam. Nie chcę, nie dziękuję. I co, smakuje? Dobry jest? Bardzo. Bardzo dobry? Ładnie pachnie. Nawet nie spróbowałaś, Karina. Po co to wziąłeś? Tobie też zrobić? Kamerzysta? Ale ja nie chcę. Ja nie chcę, ja nie zapłacę ci za to. No to zapłaci podwójnie, co mnie to interesuje. No i co, i masz zamiar tutaj tak czekam sobie... Czekam na klientów sobie i będę tutaj biznesik sobie... Aha, czyli takich klientów, o, tak? Zapraszam na kebaba, zapraszam po kebaba. Czyli to są twoi klienci, tak? Tak, oczywiście. Dzieci z pobliskiej wioski, tak? Każdy człowiek się liczy, więc tak, jak najbardziej. Kebaba chcesz może kupić? Dobra, to jakiego tam wybieraj, co ci zrobię? Nie nagrywaj mnie! A dlaczego mam cię nie nagrywać? Bo ty jesteś głupi, Flis nagrywa lepsze odcinki. What the fuck? To który, duży, mały? Dobra, to dawaj tą dychę tam. Dobra, to już ci robię tutaj. Nie nagrywaj mnie! Jezu Chryste, dlaczego mam cię nie nagrywać? Przychodzisz mi pod bramę, mały! Bo twoje odcinki są głupie. Ale czego niby głupie są? Bo wszystko jest ustawione. A co jest ustawione? O co temu dzieciakowi chodzi? Ty masz takich klientów właśnie. No i widzisz, no ważne, że hajsik się zgadza. Mnie to nie interesuje, czy mają coś do ciebie, czy do mnie, czy nie. Ważne, że płacą pieniądze, są zadowoleni z jedzenia i tyle. Ty sobie nagrywaj tam co chcesz, mnie to nie interesuje. Ja tu robię swój biznes, mam tu fajną lokalizację, dużo klientów tu przychodzi, więc łatwo, nie? Mama mi pozwala tylko Kliza oglądać, bo wy jesteście patologią. Super klientów masz, super jak klientów. Mówię, nie interesuje mnie to, chcesz z noża dostać? Przestań już mnie nagrywać, zostaw mnie spokojnie, tutaj robię dobre jedzonko. Czajcie, co tu się zrobiło? No to chodźcie zobaczyć. Kebab! No i... Zapraszam. Dobry kebabik, zapraszam. Nie wiem. Co ci nie pasuje? Człowieku, co ty? Widzisz tego typa? Dwie sałaty postawiłem ci kebab, sobie spadasz. Weź nie psuj mi, bo sosem cię zaraz poleję. Odczep się, przynajmniej musimy daleko chodzić. Kurde, nie dotykaj mnie, nie dotykaj moich rzeczy. Ty niepoważny jakiś? Ty kebaba robisz? To jest kebab? Kolejni przyjechali. To jest kebab jakiś krzywy. Dobra. Weź mnie nie nagrywaj, co robisz? Zapraszam. Co robisz, bo ja cię nagrywam. Ja za ciebie tylko Fris jest gorszy. Jezu, zachowali to taki kebab. Ta jeszcze bierze tego obskurnego, brudnego, śmierdzącego kebaba. Dwie sałaty położył i się rozstawia przed domem. Ty weź w ogóle to zawijaj stąd i kończymy tutaj. Jesteś w ogóle jakiś mop na głowie i ale jeszcze nie rozkazywał. Jesteś... Tak, dobra. Będę ci rozkazywał, bo ty tak nie możesz. Dobra, idź stąd. Smaczne, smakuje ci dobry, dobre. Ty się obrzydliwa jesteś. Żryj te gówno. Zamykaj to. Co ty robisz? Idź stąd, kurde, psychopato. Nie rzucaj we mnie. Dobra, nie rzucaj. Sosem cię palać? A. Nie rób mi burdelu pod bramą. No to niech odejdzie. No to on robi burdel pod bramą. Koniec tego, zawijaj. Ja tu zgłoszę do ukokiku, nie? Ja nie chcę tego, weź, masz to zawijać. Do prawa... Zawijać masz w tym. Dobra, idź! Nie masz nic do gadania, tak? Duże kepsy, Arabia, raz. Co się dzieje tutaj? Nie wiem, w ogóle niech on się stąd zawija w ogóle jak najszybciej. Gdzie on? Przed bramą takie rzeczy stawia, to jeszcze to je. Nie no, jego trzeba się pozbyć, nie? On truje ludzi. Stoi i truje ludzi, no. Bo jest pod naszą bramą, to jest nasza brama, nie rozumiesz tego? Widzisz, co tu się dzieje?
co się stało? No co? Co się stało? Wyłącz ten silnik! Twój kochanek przyjechał z kebabami. To jest ten chyba, po którym rozmawialiśmy wcześniej, tak? No to wy... To, czyli on w taki sposób chce zarobić sobie pieniądze. Co? Przed naszą pod bramą. No pod naszą... Gość, jesteś nienormalny jakiś. Co to w ogóle jakiś? Ma być? Pod naszą bramą kebaby co sobie robi? Mariusz, mówiłeś, że nic nie mam, to zarobię, tak? Wszystko będzie, ułoży się, zobaczysz. Ale co macisz tu ułożyć? Zarobiłem pieniędzy, pokażę ci. Patrz, już zarobione, widzisz? Ale ty masz jakiś w tym cel, czy co ty tu masz? Za Mariusza specjalnie, wszystko dla Mariusza. Poświęcał się dla swojego ukochanego. Zobacz, co ludzie dla ciebie w stanie są zrobić. Budki z kebabami wykładają, żeby cię utrzymać. Dobre te kapsy? No, tak, dobre. Sami widzicie, że... Gość się tobie odwaliło totalnie. Ale widzisz, podoba się ludziom. Dobra, zamykamy to, tak? Przyjechaliście, pomożecie mi chyba, tak? Żeby to zapakować, wypakować. Zamykamy. To tak nie może być. Dobra, chodźcie, porozmawiamy. Dobra, sprawa wygląda... Posłuchaj, sprawa wygląda tak. Że on może to i tak, ale nie, posłuchaj, on to nielegalnie tutaj otworzył, tak? To wszyscy wiemy, że on to nielegalnie otworzył. Będzie tutaj sobie kebabu sprzedawał. Rozpieprz. Ale przez to, że on ma tutaj tą budkę, ludzie przyjeżdżają i dzwonią. Adam, chcesz mu to rozpieprzyć? Ale i bez tego do nas dzwonią. Weź mu to rozwal, po prostu mu to rozwal, nie będzie tu mi handlować pod bramą. Ty! Dobra! Oszuści tutaj pod bramą. Ten największy oszust w ogóle, idź stąd. Specjalnie dla ciebie coś robię. To możesz sobie zabrać. No, tym to chcesz? Chyba na głowę sobie polej. Dobra, nie, wystarczy. Weź sobie stąd na głowę. No i do widzenia, żegnamy pana. Idź już. Nie odwozimy go, mam nadzieję, że znajdziesz jakiś transport. Idź już stąd. Oszuści, naprawdę, kłamcy. Albo idziesz w tamtą stronę, albo idziesz w tamtą stronę, dobra. Wybieraj, nie wiem. Nie chcemy cię tu widzieć, nie ale będziesz stawiał żadnych budek. Wy jesteście żałośni. Budkę pod naszym domem stawiać? Problem? Ludziom się podoba, tak? Ludziom się podoba, jedzą na jedzenie. Ale mi się a nie macie podoba. Problem. Mi się, ja mam idź problem. Stąd, dobra. Ja mam oszuści problem. Oszuści najgorszy, nienawidzę cię. Oszukałeś. Ludzie przyjechali, no to idziesz z buta, no i wrócisz do domu. Co za chamisko. Ja pierdolę, co on sobie wyobraża w ogóle, że może tak. Ja sobie... ogólnie na waszym miejscu bym tego nie jadł, bo to jest niepewne źródło, nie wiadomo skąd on brał tam sałatę, czy on ją zerwał na polu, czy on ją kupił, czy nie wiadomo skąd on... No to smacznego wam życzę. W sumie u nich wszędzie jest tak, że do tego kebaba nie wiadomo co dodadzą. Tutaj nie ma kebaba, zacznijmy od tego, tu jest nowość. Ale ja mówię, że wszędzie w kebabach tak jest. No od początku nie czy ty chcesz mi teraz zarzucić, że każdy kebab jest zły? No każdy kebab jest po prostu śmieciowy, no taka prawda, no co ty sobie myślisz? Czyli nigdy nie jedliście porządnego, prawilnego kebaba z dobrego źródła. Ale ty też dobra, nie jadłeś. No nie, w ogóle nie, nigdy ten kurwa. Jest żenujący. No, także był kebab, już nie ma kebaba. Nie wiem, chory dzień. Dobra, widzimy się jutro o 15:30. Do zobaczenia państwu.